Cześć, z tej strony Piotr Pasieka na skarpie. Tu mam dwa odkłady w tym tygodniu do odebrania. Muszę matki odnaleźć i oznakować. No, ułożyć w ogóle gniazda, zobaczyć co tam i jak tam. No, tu moje pierwsze odkłady gdzieś tam przywożę. To na razie moje matki, bo tak jak wspominałem wcześniej, mam 40 bakwastów zamówionych. No, ale to na razie z mojej hodowli plus jakieś tam rójki złapane. Także no, tutaj będzie 40 parę uli stało. No, tak liczyłem, że po 7 na ciasno mi wejdzie tutaj odkładów. To będę musiał tam jeszcze jeden stojak, taki ten był, te które tam stoją, metalowe, ale to jednak tak jakoś mi tam na nich nie bardzo, więc zrobię tutaj te moje tradycyjne. Także tu 40 parę wejdzie. O, widzę, że ładnie, nie wiem, z lipy chyba pyłku targają. A o, tu się okazało, że oprócz tych starych, tam przy głównej ulicy, przy Koszczyńskiej, jest no kilkadziesiąt starych takich, nie wiem czy po niemieckich, nie znam się, lip, to tam są. Ale tutaj, tam mam ulicę dobrą, też jest kilkadziesiąt świeżo posadzonych, no nie wiem, świeżo, no, tamta droga była remontowana, nie wiem, jakiś czas temu, ale są takie 3-metrowe lipy i widzę, ładnie nektaruje, ładnie pachnie, pszczoły oblatują, także tutaj mają dosłownie też paręset metrów. Nie wiem, zobaczymy, czy coś tutaj, a czy tu nic nie będzie, bo tutaj co to, z dwie rodziny są takie, które może mogłyby coś przynieść, ale to tutaj się na nic nie nastawiam, bo to co to z jakichś tych złapanych rójek, no bo odkłady takie słabe były robione, dopiero będę je w jakimś tam czasie zasilał czerwiem, żeby przed zimą tutaj zrobić silne rodziny, żeby były produkcyjne ewentualnie, czy na sprzedaż odkłady, także no, tych daszków muszę jeszcze narobić, jeszcze z 40 potrzebuję. Dobra, to zrobię cięcie i zaraz pokażę co tam z tymi odkładami, jak to tam wygląda. No, one w sumie nie tak dawno były robione i to też słabe jakieś, więc no nie, no tutaj tak jak klientka z Podgorzowa zostanie niedługo pszczelarką, to przywieźli nawet węże tutaj do uzupełniania, bo to są 12 ramkowe ule. Przywieźli taką, nie wiem, gotowe czy nie gotowe, nawet nie dopytałem, ale nie pachną w ogóle węzą, bo tak w porównaniu do nawet no, dużej firmy na EU, którą zazwyczaj miałem, to trochę pachniały. Ta jurajska, nie mam nic z tego, nikogo tam nie reklamuję, ale no, jest zapach no, nieporównywalny do naszego lidera w Polsce, a to tak nic nie czuć. Nic nie czuć, nie wiem. Taka jaśniutka jakaś. Nie no, to jest jak jest. Wsadzę, bo w jednym ulu ma być 5, a w drugim 4. Tak sobie zażyczyła. No, myślę, że będą tam dokarmiać czymś, to sobie jakoś tam rodzinki dojdą. Dobra, okej. Robię przerwę i zaraz pootwieram jeden, drugi ul. Dobra, zobaczymy co to w tym odkładzie tutaj jest. A tu jakiś czas nie zaglądałem i zaczęły sobie już tutaj budować. No dobra, ale ten, no wiatru to nie ma, ale powietrze lata w różne strony. Dobra, trochę może je tutaj co to tutaj się dzieje.
trochę tutaj pozmieniam, bo chociaż się umawiałem, że bardziej klientce zależało na pokarmie, tutaj pierzga i pokarm, ta strona pusta, bardziej zależało na czerwiu, i tak dostanie sobie albo da ciasto, albo da syrop, chociaż mówiła, że tam koło niej pszczół nie ma, więc rabunków chyba jako takich nie będzie. Więc zobaczymy, ale pokleiły tu. No na tej ramce to widzę, że tu już się pszczoły musiały wygryzać. Więc skąd tyle to tych trutni? Może sobie trutnia też trochę pociągnęły. Bo ta, nie wiem jak z tamtej strony, ale z tej strony już się tutaj wygryzały pszczoły. Z tej strony to samo. Czerw w różnych stadiach rozwoju. Więc no, kolejna ramka też. No, ten będzie taki akurat. Także tak to wygląda. Zobaczymy kolejną. Także tutaj też ramka jest ok. Z drugiej strony też się już tu pszczoła wygryzała. Jeszcze tylko matulę znaleźć. Ale to ja sobie zaraz nie będę tutaj jakoś przedłużał tego filmu. Chyba że tak szybko mi wpadnie w oko. No ja tak szczerze to nie wiem, czy bym chciał no dwunastek to bym nie chciał, to po pierwsze, bo jeszcze stacjonarnie to ok, jestem za to, już patrzyłem, dobra, jestem za dwunastkami, mogłyby być u mnie też, ale że po prostu to dźwiganie, kurczę, te korpusy, no tutaj to już w ogóle jest, te korpusy są strasznie jak dla mnie ciężkie. O, jest matula, nie wiem czy widać, na środku, totalnie na środku, więc zaraz muszę ją tutaj gdzieś, dobra. Zaraz ją muszę gdzieś tu ułożyć, żeby mi nie uciekła. Jest matula. Dobra. Dobra, matula jest. Tamta pszczółka nie chce sobie wyjść. Dobra, słuchajcie, ja sobie ją zaraz tutaj oznakuję. Nie będę tutaj zbyt dużo czasu na nagraniu. No właśnie. Także jeszcze ewentualnie jakieś wejście może zrobię. Dobra, matula w tłoczku już jest. Tu już je wstawię. Że tak wygląda matula. A na ostatniej ramce to już jak w sumie, żeby tu zaraz zakończyć ten filmik.
No to ta ramka, no na każdej jest czerw, jest w różnych stadiach. Pokarmu to aż tak za wiele nie ma, wszędzie są wianuszki. Także myślę, że chyba nie jest taka zła ta rodzinka. Zaraz tutaj ułożę im gniazdo. Niech się pszczółki rozwijają. A w sumie tak, ja nigdy nie robiłem. Nie mam uli dwunastek. Nie wiem, w jaki sposób się tutaj w dwunastkach centruje gniazdo. Mi się przynajmniej na chłopski rozum wydaje, że po prostu no tutaj przy wylotku no to strażniczki, więc jednak chyba trzeba by było po prostu dać im tutaj tak jak było ułożenie i tylko końcowe węzy i one sobie po kolei będą jakby jechać z węzą. Słaba rodzinka, więc w środek na pewno nie będę tutaj węzy im pchał. A myślę, że tutaj, no chyba, że granicznie tutaj jedną węzę im wsadzę. Chociaż nie jestem tak do końca przekonany, czy tak miałoby być. Chociaż akurat ta ma nadbudowę. A dobra, nie będę tego zmieniał. Niech po prostu fizycznie to wygląda w ten sposób, tak jak było. One się tutaj... I niech sobie tak tutaj będzie. Tak jakoś tu ciasno w tym ulu. Małe tak jakby jakieś przerwy tu, no małe przerwy są po bokach. Tak jakoś w porównaniu do nawet do tych, co ja sam robiłem, to tak jakoś tutaj mi to... Nie, no nie chcę tutaj w jakiś sposób, bo nie wiem, co to za producent. A zresztą na budowie uli aż tak się też nie znam. To, że ja swoje jakieś tam robiłem dla siebie, no u mnie się to sprawdzało. Nie chcę tutaj, jestem daleki od krytykowania kogokolwiek, bo to jakiś widocznie zamysł taki był. No, wyłaźcie pszczółki, bo pogniotę. Dobra. A, i to miałem zabrać. To miałem zabrać, a tutaj dostaną coś innego. Dobra, czegoś takiego na pewno im nie damy. Albo dobra, ja to potraktuję jako cztero ramkowy ten jest. I tutaj uzupełnię węzą klientki do końca, żeby w transporcie im nie latało. Żeby im nie latało. No i tyle. Niestety tamten, bo nie wiem, czy wrzucę, ten ul obok się nie nadaje. Nie na tym etapie, żeby dać świeżemu pszczelarzowi. Wolę tam po prostu dać taką mocniejszą rodzinkę, więcej czerwiu, bo tu jest ok. Tu praktycznie jest po 70% na każdej ramce z tych czterech czerwiu, więc myślę, że tu nie ma na co narzekać. Lipy, że tak powiem, chyba, no, znam, wiem, jak to wygląda. Pewnie wielu pszczelarzy znajdzie się takich, którzy będą mocno krytykować. No okej, takie życie. Krytyka nieraz może jest do czegoś tam potrzebna. Nie będę tutaj tego jakby negował. Dobra, mamy 2, 4, 6, 8, 10. To tu jeszcze dwie wejdą. W sumie no mogę już to zrzucić. Chociaż tu zaraz będą rabunki, to na razie jeszcze tę część pszczoły zostawię. Chociaż widać, że nakrop świeży jest, więc z czegoś sobie noszą. Tutaj to, że tych lip trochę tu jest, to nie znaczy, że też jakieś tam super tu pożytki z tego będą, czy nie będą, nie wiem.
Dobra. Okej. No i sobie systematycznie będą parły do przodu, ramkę po ramce. Myślę, że na zimę sobie mamy połowa czerwca, także jak będą miały co jeść, też blisko lasu, z tego co rozmawiałem, mieszka klientka, więc coś sobie tam poprzynoszą, pyłku sobie pewnie poprzynoszą tam, z tego co wiem, domów jest też dużo, teraz w ogródku kwiaty tam większość widzę, że ludzie mają, to z czegoś sobie tam chyba dadzą radę. Dobra, słuchajcie, idę matkę znakować i tyle.